Nie ma opir. Obijania się. Dobra, 60 metrów do następnego celu. Cóż mamy teraz zrobić? O, autosave. Bardzo wspaniale. Jestem jakże z tego rady. Obsesa, 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 obsesa. I co? I nie ma tutaj brzydali. No nie, i no 190 metrów. Jeszcze dalej. O. Tutaj znowu ich dużo. Będzie znowu napierniczanka. Dobra, podejdziemy sobie troszeczkę bliżej. No bliżej. No do tamtego murka. Oczywiście sam jest troszeczkę niedorozwinięty. O, właśnie, właśnie, właśnie. Idzie jakiś tam przyjemniaczek. Może mi się uda go sprzątnąć za pomocą tej broni. Oczywiście jest za daleko. Mogłem się tego spodziewać. Ciekawe, czy tamta cysterna z benzyną wybuchnie, jak rzucę tam granat odłamkowy. Dobra, na razie jest to zbędne. Bo tutaj... O, żeż ty... Pięknie. Jeszcze tamten pan. Nie ruszaj się. Mówię ci się, nie ruszaj. O, właśnie. Jeszcze tu jakiś jest. Jeszcze tu jakiś jest. Gdzie on jest? Tam jest... A tam jest dwóch, proszę bardzo. Na przykład taki pan. Na przykład... No, wychodź. Wystaw główkę. Pięknie. Dziękuję. Jeszcze tam ich jest. O, patrzcie. Ciekawe, czy mi się uda. Tak. Dostałem. Fajna broń. Bo jest, ma strasznie duży zasięg. Oj, nie ruszajcie się, nie ruszajcie się. O, właśnie. Prawidłowo. Jeszcze jeden. Gdzie on się schował? Trafiłem go? Bo coś tam, jakaś krew poleciała chyba. O, nie trafiłem go do końca. Ale chyba teraz dostał headshota. Jak nie dostał headshota, no to jestem po prostu... niezadowolony. Ała! No ciebie to się tutaj nie spodziewałem. Dobra, przeładujemy. I chyba tyle ich widzieli. Chyba tyle ich widzieliśmy wszystkich. O, boom. Na wszelki wypadek, jakby ktoś tam był. O, jeszcze jeden sobie tutaj wyszedł. Wywabiliśmy go za... No. Tam jest, widzę cię, widzę cię, widzę cię. O, ho, ho, ho. No, gdzie jesteś? Ej, wiecie, że mam déjà vu? Tam jest beczka. Pięknie. Trzeba było się chować przy beczce z benzyną. Pamiętajcie, nigdy nie chowajcie się przy beczce z benzyną. Właśnie tak to się kończy. Dobra, troszeczkę bliżej. I bliżej. I bliżej. No, jeszcze bliżej. I tutaj. Nie zaryzykuję takiego biegu po prostu przez środek, bo nie chciałbym, żeby ktoś mnie trafił. Jeszcze tutaj do samochodziku. I teraz gdzie? 140 metrów. Zebraliśmy granat odłamkowy, no może się przydać. Jednak w Iraku to może się wszystko przydać chyba. Dobra, biegniemy dalej, chyba to już nikogo nie ma. No, na szczęście nie. O, i stówka do następnego checkpointu chyba, albo czegoś. Znowu jakieś baraki. A nie, checkpoint mamy tutaj. Znowu jakieś baraki, tylko gdzie są przeciwnicy? Nikogo nie widzę. O, widzę, 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 widzę. Tam taki brzydal jest. Tylko nie wiem, czy podchodzić bliżej, czy już go zestrzelić. Jest tam jeden, na górze. Panu już podziękujemy. Szkoda, że nie mamy tłumika właśnie do tej broni. O, żeż ty. Patrzcie, nie walnąłem mu headshota, no. Ale teraz... Jeszcze? To chyba wszystko przez ten hełm. Gdzieś tu jeszcze ktoś do nas strzela. No, akurat zawsze muszę przeładować wtedy, kiedy kogoś widzę. Ja też celowam. No, patrzcie, no. Nie mogę sobie trafić. Ja też cię kocham. Peace and love. Tylko mi tutaj przeszkadzasz. O, dziękuję. Jeszcze jakiś przyjemniaczek. Tam się drze. Przeładujemy i idziemy dalej. O, fajna sprawa. Możemy sobie iść z tym. Z przybliżeniem. O, o, biegnie, 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 biegnie.
Nie strzelaj do mnie! O kurde, muszę się chyba cofnąć. O, za tą przeszkodą może być okej. No sam, no przecież naciskam przycisk, żebyś strzelał, a ty jesteś taki niepociumany. No i to by było na tyle chyba. A przynajmniej w tym momencie. Jeszcze ktoś tam... Oczywiście się schowa za tą samą przeszkodą. O, i też dostaniesz po jajcach. Idziemy dalej. Troszeczkę muzyczka się przyciszyła. Co ty tutaj do nas celujesz? Nie ma lipy. Trzeba iść dalej. Dobra. Podejdziemy sobie za tą przeszkodę. I będziemy tak szli coraz to bliżej. Może ktoś w nas będzie strzelał. O, strzelimy sobie w tą beczkę. Oczywiście sam nie umie strzelić. Nie wiem, co trzeba przycisnąć chyba dłużej. Przycisnąć dłużej. Lewy przycisk myszy. Dobra, idziemy dalej. Tam jest jakiś. Wspaniale. Brzdęk. Dziam. Tak, też was lubię. No, nie ruszaj się. Pięknie. Tatuś ci sprzedał headshota. Jeszcze tam jest jeden. Który wystawia tak niecnie kask. Jakiś tu jeszcze się odzywa. Odzywa. Sorry. Ale ahwajo? No i się dogadali. Zaraz wyjdzie i mi pokaże swoją piękną głowę. Jest gdzieś w tej okolicy. Przynajmniej z tego co słyszę. No. Pogadaliśmy sobie, ale chyba na tym się to skończy wszystko. Ja też cię lubię. No ale cóż, no. Pracy się nie wybiera, nie? No dobra, wybiera się. Ale ja lubię. Nabijać. Irakijczyku. No dobra, może nie lubię, ale... Jak płacą, to zabijam, nie? Za kanapą oczywiście. Wspaniała kryjówka za kanapą. Idziemy troszkę dalej. Może obejdziemy go... od tyłu, jak to się mówi. Niestety nic nie widzę. Gdzieś tu jest skubaniec. Się boję, że mnie... Anachomoma? No gdzie on jest? Gdzieś tutaj. Dobra, idziemy dalej. Jak nie ma go... tam. Gdzieś tam jest, no. Się skupiam na tym jednym, a zaraz ktoś mi... A ktoś mnie może dojechać od tyłu i właśnie widzę takiego jednego, który wystawia sobie swoją rękę. Albo... Zobaczcie, no nie ma go. Możliwe jeszcze jest taka sprawa, że on jest tam gdzieś na górze. Tak jak ten pierwszy, którego rozwaliliśmy, tam gdzieś był. No ale głupio by było tutaj zginąć, no, przez takiego kolesia na... Ja też cię lubię. O, jest. Nie chcę. Kahir, tak. Wow. Jeszcze troszeczkę. Trzeba było go dobić. A tam jesteś! Gin! To chyba ty do mnie mówiłeś, nie? Sorry, szefie. Ale po tobie. Tak, tutaj. I teraz już chyba nikt do nas nic nie powie. Jeszcze rozwalimy sobie tą beczkę. A nóż, widelec, ktoś wyskoczy do nas. Nie, nikt nie wyskoczył. Nikogo nie zdziwiło to, że tutaj wybuchła beczka. Mamy tutaj jeszcze jedną beczkę, na górze jeszcze jedną beczkę. Na wszelki wypadek
Ojej, koło siebie też mamy jedną beczkę. To jest niebezpieczne. Ale chyba za sobą nikogo nie zostawiliśmy, dlatego idziemy dalej sam. Uratuj dowódcę oddziału. Nie ma sprawy. Zrobię to. Ktoś tutaj jęczy. I pójdziemy sobie... Co to jest? Przedszkole jakieś czy coś? No typowo jakieś takie ławki małe. O, i rysunki takie piękne na ścianach. Och, och. I palmy. Malowane akwarelami. O kurde. Gdzieś tu jest jakiś brzydal. Zaraz będą do nas na pewno strzelać. Ale nie strzelajcie, bo tu mogą być dzieci. O, patrzcie, idzie jakiś. Ojej, w plecy się nie strzela, ja wiem. Ale bywa czasami. Jak trzeba, to trzeba. No chodź, nie chowaj się, no kochany. Headshot. Boom, headshot, prawda? Roya by był zaskoczony i zachwycony. Jak wspaniały headshot to był. Hajabina! Tak, tak, po... Wspaniale się będziemy dogadywać po Irak. Ojej, jej. Aleś narobił ambarasu, kochany. No co ty tutaj robisz? Dostałeś w bocurek i co? Zaraz będziesz kuśtykał. To daj, cię dobiję. A ja mam pomysł. Ciekawe, czy da się go wybabić. Myślę, że to chyba załatwiło wszelkie jego wątpliwości co do tego, czy żyje, czy nie żyje. Jeden jest chyba gdzieś za ścianą. I mnie to wybitnie denerwuje. A na pewno jest to troszeczkę lekki dyskomfort. O, pięknie. Dwa headshoty. Troszeczkę nie pomyśleli o tym, żeby się nie chować jeden za drugim, bo może mogą obydwoje dostać headshoty. No ale cóż. Tutaj jeszcze jeden powinien być za ścianą. Czyż jest, czyż nie jest? No patrzcie. No nie ma go. Zamenda. Widocznie tak strasznie krzyczą, że słychać ich z podwójnych ścian. Nie widzisz nas? Ojej, no musiałeś kucnąć. Boom, headshot. Dobra, w którą stronę teraz? Pochodzimy sobie po tych panach, może podniesiemy jakiś granat odłamkowy, niestety nam się nie udało. No i oczywiście nie mamy swojego wspaniałego iPoda, którym możemy sprawdzać, co jest pod drzwiami. Z lewej strony... tak, z lewej strony. To jest prawa strona, jakbym... Oczywiście się pomyliłem. Tak, to jest prawa strona, to jest lewa strona. O! Filmik! Kogoś tam biją chyba, wiecie? Kogoś to boli, dlatego musimy go uratować. Naszego kumpla. Tak? Tam brzydka morda jakaś coś tam mu robi. Ojej. Chyba jakimiś kablami go tam torturują. No nieładnie. Oho. Chyba tam są w tym budynku. Dlatego tam... Będziemy zmierzać. O. Wzdłuż ściany. To jest najlepszy pomysł, żeby iść wzdłuż ściany. Żeby nas nikt nie widział. Tylko jak mamy ich wszystkich rozwalić naraz? I nie wiem, którego pierwszego. Na pewno tego chyba z drutami, wiecie? Zabijemy. Pięknie. Panu już podziękujemy. Pan się ściele tam na wygodnej podłodze, a my idziemy uratować kumpla.